Drodzy Państwo, ja nie polecam żadnego, jakiegokolwiek wysiłku fizycznego, który nie jest dla człowieka fizjologiczny. To jest numer jeden. Na przykład nie polecam długodystansowego, częstego biegania, bo o tym za chwilkę będziemy mówić. Podkreślam jeszcze raz, mówimy o długodystansowym, częstym bieganiu. To nie jest wysiłek fizyczny, jaki jest dla człowieka normalny. Mnie o to chodzi. Nie jest fizjologiczny. Człowiek pierwotny, jakkolwiek go tam nazwać, jaskiniowiec, nie jaskiniowiec, on nie biegał. On chodził. Antropolodzy twierdzą, że właśnie taki człowiek sprzed iluś tam setek lat czy tysięcy chodził czasami 30 do 40 kilometrów dziennie, ale on nie biegał. No bo i po co? Biegł tylko wtedy, kiedy ścigał zwierzynę, albo wtedy, kiedy od tej zwierzyny uciekał. Wtedy biegał i to szybko. Człowiek nie wstawał rano pierwotny, i żeby po to, żeby przebiec 5 czy 10 kilometrów dla zdrowia. Czy ktokolwiek z was widział dziecko, które rano wstanie i powie mamie, mamo, przebiegnę się tak ze 2 kilometry dla zdrowia. Nie. Dlaczego? Dlatego, że dziecko jeszcze, tak jak człowiek pierwotny, wiedziony jest, czy kieruje się instynktem, czyli mądrością natury. Kiedy jednak już dorośnie, zachowuje się wbrew naturze, a potem narzeka. Najczęściej narzeka, że ma problemy ze stawami, ale nie tylko. Drodzy Państwo, zaraz sobie do tego dojdziemy. Natomiast bieganie, bo to wiem, że najbardziej to was intryguje, bieganie, żeby nie wiem w jakich do tego przeznaczonych butach, zawsze w sposób dynamiczny obciąża stawy. Oczywiście, że to zawsze jest lepiej, jeśli są dobrane do tego odpowiednie buty, ale zawsze obciąża stawy. Weźcie chociażby na przykład 1-kilogramowy taki odważnik, umieśćcie na stole, na swoją dłoń, a najlepiej tutaj. I połóżcie ten odważnik na dłoni. Będziecie czuć jego ciężar? No oczywiście, że tak. 1 kilogram to niewiele. Ale teraz niech ktoś podniesie ten odważnik na wysokość na przykład 1 metra i po prostu spuści wam ten odważnik na waszą leżącą na stole dłoń. Wielu z was powie, że od słuchania tego już zabolało. No właśnie o to mi chodzi. To jest dynamika, to jest uderzenie, to już jest siły dynamiczne tutaj wchodzą. Przeciętna waga biegającego człowieka to jest powiedzmy 70-80, no dobra, czasami więcej kilogramów. Ale i ten ciężar 70 czy 80 kilogramów, on spada również na stawy tysiące razy w ciągu kilkukilometrowego biegu. Mamy wtedy do czynienia z dokładnie takim samym zjawiskiem. Oczywiście, że tak jak mówiłem, te właściwe obuwie, obciążenie dynamiczne amortyzuje. Tak jest. Wtedy no, nie uderzamy w staw kolanowy z ciężarem 80 kg, zrzucając go na wyprostowaną nogę, bo to doprowadziłoby do jej natychmiastowego złamania. Jednakże energia opadającego ciała musi być gdzieś jakoś pochłonięta. Tutaj już fizyki nie oszukamy. Mięśnie i ścięgna no, muszą przenieść tę energię na inne elementy naszego ciała. I spora część tej energii właśnie spadającego ciała to jest po prostu uderzenie w chrząstkę stawową. Chrząstka każdego stawu nie znosi wręcz obciążeń dynamicznych. Jak jednak widać, wielu właścicieli stawów to wcale w ogóle nie interesuje i nie obchodzi. Będzie ich obchodzić, będzie, ale dopiero wtedy, kiedy zaczną mieć problemy ze stawami. Dlatego na początku mówiłem, ci, którzy biegają, chodzą na siłownię, ale mają poniżej 50 lat, zaczekajcie z jakimikolwiek swoimi komentarzami. Tak jak powiedziałem, jest to dzisiaj powszechnie spotykany problem u młodych ludzi. Zniszczone stawy, zniszczona chrząstka, słabe kości. Dlaczego tak to się dzieje? Brak kolagenu, moi drodzy. Brak kolagenu. A przecież zrobiłem wam oddzielny taki stream o kolagenie.
Dlaczego nie uczymy w szkołach dzieci tego, że stawy człowieka zostały, w cudzysłowie oczywiście, zaprojektowane przez naturę w taki sposób, aby wytrzymywały naprawdę ogromne obciążenia statyczne, ale nie dynamiczne. Oznacza to, że staw może przenieść bardzo wielkie obciążenie pochodzące z jakiegoś na przykład podniesionego przez nas ciężaru. To stawy wytrzymają. Wytrzyma staw i chrząstka bez problemu. Natomiast często działające obciążenia dynamiczne zniszczą każdy staw. Szczególnie taki staw, którego chrząstka jest zbudowana ze słabego kolagenu, tak jak to się dzieje dzisiaj u młodych ludzi. Mówiłem o tym, że przecież że zdrowa kość to kolagen. Opisałem przecież to w ukrytych terapiach. To właśnie ta mądrość natury powoduje, że lew czy tygrys, no on nigdy rano nie wstanie, żeby sobie pobiegać dla zdrowia. Widzieliście? Tygrys rano wstaje i tak przeleci się z 5 kilometrów dla zdrowia. Albo lew. Leży, czekasz, aż zwierzyna do niego przyjdzie, albo on tam się poczołga gdzieś do zwierzyny, a wtedy silny sprint, wtedy. Tak więc takie długodystansowe, częste bieganie wcale nie jest dla nas korzystne, drodzy Państwo. Wcale nie jest zdrowe. Ale dajcie mi chwilę jeszcze. Od wielu lat oczywiście, kiedy o tym mówię, wyśmiewano mnie to, co mówię, bo my mamy taki zwyczaj. Jeśli czegoś nie rozumiemy, no to najlepiej się z tego wyśmiać. Wielu z Państwa na przykład, tutaj, teraz nawet, znane jest z pewnością słowo aerobik. Twórcą tego słowa, już to były połowa lat 60., był dr Kenneth Cooper. Zauważył, że jeśli ludzie się trochę poruszają, to sprawniej zaczyna pracować ich układ krążenia. To przekonanie rozszerzyło się na ćwiczenia takie jak właśnie jogging, chodzenie, marsze, pływanie, jazda na rowerze. Całość tego konceptu opierała się na ćwiczeniach o niskiej intensywności. To jest bardzo ważne, bo za chwilkę do tego dojdziemy. Niskiej intensywności, ale wykonywanych przez długi czas. To właśnie dało początek ćwiczeniom określanym jako cardio. Do dzisiaj tak mówią. Rozpoczęło się takie ogólnoświatowe, ja bym powiedział nawet szaleństwo, uprawiania aerobiku. Dr Cooper był, słuchajcie, na pierwszych stronach gazet, stał się takim multimedialnym celebrytą. Nazwano go właśnie Mr. Aerobics. W dobrym tonie było powiedzieć, że uprawia się aerobics. To było, jak to wielu snobistycznie mówi, cool, do czasu. Tutaj purystom językowym chciałem zwrócić uwagę na to, że angielskie słowo aerobic to nie to samo, co aerobics. Słowo aerobic oznacza po prostu z tlenem, a słowo aerobics to właściwie wymyślił Ken Cooper, wspomniany wcześniej. Uważał on, że stosowanie długotrwałych ćwiczeń, ale właśnie o tej, co zawsze gdzieś tam słychać, o niskiej intensywności, jest rozwiązaniem najlepszym dla organizmu człowieka. To bzdura. Za chwilkę tego dowiodę. Twierdził, że nie istnieje coś takiego, jak zbyt dużo ćwiczeń określonych jako aerobics. Nie wiedział wtedy, jak bardzo, ale to bardzo się mylił. Kilka lat później, nie kto inny, ale on sam właśnie zorientował się, coś jest nie tak. Zaczął powoli zmieniać zdanie i zaczął rekomendować aerobics, ale już sam mówił, nie za dużo. Następnie do tego swojego przesłania zaczął dodawać, on sam, podkreślam, należy włączać również ćwiczenia siłowe. Oopsie daisy. Co się stało? Najpierw dr Cooper był ochrzczony zbawcą amerykańskich serc.
Około 15 lat później przechrzczono go na niszczyciela amerykańskich kolan. Podkreślam, że to było co najmniej, uwaga, 15 do 20 lat później od rozpoczęcia popularyzowania jego ćwiczeń. To jest bardzo ważne. Tak więc na efekty, w cudzysłowie oczywiście, tych ćwiczeń należało zaczekać 15 do 20 lat. Jak wiadomo, wielu już się tych efektów doczekało, dlatego mówię, ci, co mają poniżej 50 lat, a biegają, proszę o ciszę, zaczekajcie. Ta machina medialna jednak rozkręciła się, była trudna do zatrzymania. Ludziska do dzisiaj są przekonani, że ci często i długo biegają, ale tak sobie truchtem, nie? To robią to dla zdrowia. Od czasów Mr. Aerobic, czyli doktora Coopera, wiadomo już dużo, dużo więcej na temat funkcjonowania organizmu człowieka. Niestety wielu trenerów, nawet tych trenerów bardzo osobistych, którzy na pewno tutaj teraz są, ciągle tkwi w erze Mr. Aerobic. Drodzy Państwo, pokażę Wam teraz wam coś, tylko muszę sobie tutaj pozmniejszać pewne rzeczy. Okej, dobra. No więc tak, najpierw badania, które... Przepraszam, ale tu muszę o tak sobie to ściągnąć. Bo mam taki slajd i właśnie muszę go tutaj uruchomić. Proszę popatrzeć. Badania, które... A nie, jeszcze o tutaj będzie teraz chyba. O, teraz już widzicie. Badania, które wykonano no już dawno temu, prawda, 93 rok, wskazują właśnie... O, czekaj, mi to uciekło. Przepraszam. O właśnie, przepraszam bardzo, ale tutaj coś, jakieś takie są dziwaczne rzeczy. Proszę popatrzcie, kontuzje, o których jest mowa, a to były badania, które mówią, że 60% osób biegających w ciągu jednego roku cierpi z powodu różnego rodzaju kontuzji. Jeszcze raz podkreślam, to było pokazane w tych badaniach. Kontuzje te, jak widzicie, dają o sobie znać dopiero za 15-20 lat, kiedy mamy tak około 45 i więcej lat. No i to nie są gwałtowne efekty widziane z dnia na dzień, prawda? Tak to jest. Każde powtarzające się obciążenie dynamiczne, ono powoduje zużywanie się szczególnie stawów. To już przejdę teraz może do mnie. Ono powoduje zużywanie się stawów, szczególnie jeśli nie damy stawom odpowiedniego czasu na zregenerowanie się. Czyli mówimy tak, że organizm zostaje niszczony, nie ma czasu na regenerację, bo najczęściej tego typu działania są wykonywane przez długie godziny, bardzo często codziennie, no i niby dla zdrowia. A nasz organizm musi zawsze być w takiej równowadze biologicznej, jeśli chcemy być zdrowi, o tym wszyscy doskonale wiemy, musi być zawsze zachowana równowaga pomiędzy komórkami starymi, zużytymi i wymianą ich na komórki nowe, czyli te procesy tak zwanego mądrze katabolizmu i anabolizmu. W przypadku jednak nieprawidłowo wykonywanych ćwiczeń dochodzi do nadmiernego katabolizmu, bo komórki są niszczone, na przykład komórki mięśni, który ten katabolizm nie jest równoważony odpowiednimi procesami anabolicznymi, a więc budującymi coś, tak? Bo ten katabolizm rozkłada coś, a anabolizm buduje to z powrotem. No i wcześniej czy później nasz organizm zaczyna chorować. Ale czy tylko na stawy? No właśnie, to jest niezwykle ważne. Publikacje dotyczące tego typu problemów jednoznacznie wskazują na to,
że szczególnie bieganie długodystansowe zwiększa ryzyko wystąpienia, uwaga, chorób krążenia. I tutaj mam następne, o, proszę bardzo, proszę z tymi badaniami, jeśli ktoś chce się zapoznać. Również dochodzi, ja staram się to jak najszybciej przez to wszystko przejść, drodzy Państwo, ale również dochodzi do zwiększenia ryzyka i wystąpienia migotania przedsionków u tych właśnie długodystansowców. Widzicie? Mało tego, to wykazano poza wszelką wątpliwością, że zwiększa się ogromnie ryzyko występowania nowotworów. Ja wiem, że to może kogoś zdziwić, no ale ja na to no, nic nie poradzę. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to są problemy związane z pęcherzykiem żółciowym. Widzicie? O, to chyba tutaj było. O, właśnie. Proszę bardzo. Dochodzi również do uszkodzenia nerek. Co mnie na przykład bardzo zastanowiło, no, zdziwiło mnie to, muszę powiedzieć, no, niepomiernie, to to, że również dochodziło do zwiększenia częstotliwości czy ryzyka wystąpienia uszkodzenia, w ogóle uszkodzenia mózgu. Tutaj chodzi o takie białko, które się nazywa tam S100-beta, która jest markerem uszkodzenia układu nerwowego. Proszę bardzo, zobaczcie sobie. Widzicie? Mało tego, pomimo tego, że tak to wszystko tutaj chwalimy, dochodziło również do bardzo poważnego problemu z degeneracją kręgosłupa. No proszę popatrzeć, przecież ja sobie tego nie wymyśliłem. Dochodziło również do znacznego uszkodzenia mięśni. Dochodziło również do czegoś, co tam nazywają, że zwiększyło się ryzyko wystąpienia chorób, przepraszam bardzo, natury takiej hematologicznej. No, wielkim paradoksem jest fakt, że te osoby, które traktują swoje ciało no, właśnie w ten sposób, ja tu się już Państwu, że tak powiem, włączę. Za chwilkę muszę tylko kliknąć odpowiednią rzecz. O. No tak. Wielkim właśnie paradoksem jest to, że te osoby, które traktują swoje ciało właśnie w ten sposób, tak jak no, normalnie teraz na tych siłowniach, najczęściej uchodzą za tak zwanych fanatyków fitnessu. I to jest ciekawa rzecz, bo ich wydolność rzeczywiście wzrasta, ale stan zdrowia ulega pogorszeniu. Stopniowemu, podkreślam, stopniowemu, jak wykazują badania. I to stopniowe jest niewidoczne. Uwidocznia się wtedy, kiedy najczęściej już jest o wiele za późno. Ale dojdziemy jeszcze dalej do innych ciekawych rzeczy. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że amerykańscy lekarze pod kierownictwem jednego z nich, on się nazywa dr Doug McGuff, on ze swoimi współpracownikami zastosował te ćwiczenia zaledwie przez około 15 minut, za chwilę będę o tych ćwiczeniach mówił, i wykazał, że nie ma żadnej potrzeby, jak to mówią, szarpania się z żelazem po 3 godziny, 5 razy w tygodniu. Efekt będzie taki sam. Tutaj mała chwila takiej może teorii, malutkiej. Drodzy Państwo, otóż tak, posłuszę się tutaj opisem właśnie, jaki zrobił dr McGuff.
autor wspaniałej książki, ona ma tytuł Body by Science. I tu bardzo proszę zaopatrzeć się w tą książkę. Nie widziałem jej tłumaczenia polskiego jeszcze, ale jeszcze raz podkreślam, Body by Science. Zrobię to w dużym uproszczeniu teraz, bo tam nie każdy jest na poziomie wiedzy, szczególnie takiego lekarza jak on. Otóż tak, każdy mięsień, jak wiadomo, składa się z różnego rodzaju włókien mięśniowych. No to jest sprawa nam wszystkim znana. Określono 4 rodzaje tych włókien. Tutaj jednak ja to sprowadzę wszystko do po prostu 2 podstawowych grup tych włókien. I one w pewien sposób będą obejmować wszystkie te 4 rodzaje włókien mięśniowych. Otóż tak, do naszych tych potrzeb określimy sobie te 2 rodzaje włókien. Pierwsze włókna, nazwiemy je włókna wolnokurczliwe. Ta kurczliwość nie jest według mnie najlepszym określeniem, no ale trzymajmy się tej konwencji, jaką zastosował dr McGough, dobrze? On sam mówił, że to nie jest najlepiej, bo włókna te, on je określa, te wolnokurczliwe, bardziej jako włókna szybko się męczące lub wolno się męczące. Określenie, jakie stosuje się w języku angielskim, czyli fast twitching lub też slow twitching, nie odnosi się do prędkości kurczenia się mięśnia pod obciążeniem. To jest niezwykle ciekawe. W rzeczywistości, obserwując mięsień pod mikroskopem, obserwując włókna szybko kurczliwe i wolno kurczliwe, można zauważyć, że prędkość kurczenia się włókien szybko kurczliwych jest wolniejsza niż włókien wolno kurczliwych. Jest to zagmatwane, ja to rozumiem, i niekonsekwentne w pewnym sensie, to jednak da się wytłumaczyć, no niestety wymagałoby to sięgnięcia daleko głębiej mechaniki działania mięśnia i nie chcę tutaj tracić czasu. Zainteresowanych z Państwa odsyłam Was do książki właśnie, jaką napisał dr McGough. No więc nie rozdzielamy tu włosy na czworo. A więc tak, włókna wolnokurczliwe dostarczają nam stosunkowo niewielkiej siły, ale mogą pracować przez długi okres czasu. Wymagają też krótkiego odpoczynku. To są mięśnie, czyli włókna, których używamy na co dzień, chodząc, czy też wykonując lekkie ćwiczenia fizyczne, jogging, aerobics, właśnie yoga. Każdy mięsień do jego utrzymania wymaga różnego rodzaju substancji, ale przede wszystkim energii. To jest bardzo ważne. To jest tak zwany koszt biologiczny utrzymania tych mięśni. I w przypadku mięśni wolnokurczliwych, to ten koszt biologiczny jest mały. Teraz włókna mięśniowe szybkokurczliwe to są włókna dające nam no, największą siłę, moc, ale są niezwykle rzadko wykorzystywane. O dziwo, rzadko, zaraz wam pokażę. Używamy ich od wczesnej młodości, tak mniej więcej do wieku około 25 lat. Biologicznie utrzymanie tych mięśni, czyli ich biologiczny koszt, jest bardzo wysoki, jest bardzo duży. Organizm nasz jednak funkcjonuje w ten sposób, że on zawsze stara się zużywać jak najmniej energii. Jeśli dana tkanka jest mu niepotrzebna, to jak wiadomo, dochodzi do jej powolnego usunięcia. To widzą ludzie po złamaniach, prawda? Kiedy przestają używać mięśni, mięśnie się kurczą, mięśnie ulegają atrofii, bo ich utrzymanie kosztuje nasz organizm, a one nie są używane, więc nasz organizm się szybko ich pozbywa, rozkłada. Tak to właśnie działa. To samo dotyczy mięśni, czy na przykład mózgu właśnie. Kiedy przestajemy używać mięśni składających się z włókien szybko kurczliwych, o, włókna tych mięśni również zanikają. Ze względu na to, że one biologicznie bardzo dużo nas kosztują, to organizm będzie je likwidował. I okazuje się, że jeżeli cokolwiek z tych włókien nam pozostało,
to można je odtworzyć. Te właśnie szybko kurczliwe, te dające nam potężną siłę, można je odtworzyć. No ale oczywiście, jak już ich nie ma i nie ma i nie ma, to odtworzenie ich jest no, niemożliwe. Cały koncept takiego, bym powiedział, rodzaju ćwiczeń fizycznych polega na ponownym właśnie uruchomieniu, ale tych mięśni szybko kurczliwych, tak żeśmy sobie je nazwali. To można osiągnąć, ale tylko wtedy, kiedy ponownie te mięśnie zmusimy do intensywnej pracy. To jest właśnie cały koncept, na tym to polega, wysilenia tych mięśni do doprowadzenia ich do całkowitego zmęczenia, ale w bardzo krótkim czasie i w sposób bardzo delikatny. W tym właśnie momencie organizm uruchamia wszelkiego rodzaju takie mechanizmy adaptacyjne, dostosowania się do takiego nagle powstającego bardzo dużego obciążenia. Adaptacja organizmu polega na natychmiastowym odbudowywaniu tych właśnie szybko kurczliwych włókien mięśniowych. Organizm, w cudzysłowie, myśli, że jest w stanie jakiegoś kryzysu. Zaczyna się dostosowywać do takich sytuacji poprzez wzrost masy mięśniowej. Ale nie tylko. Jednym z niezwykle ważnych mechanizmów dostosowujących jest zwiększenie wytwarzania hormonu, który się nazywa lipaza wrażliwa na hormony. Lipaza wrażliwa na hormony. A to z kolei uruchamia, czy oznacza uruchomienie innych mechanizmów prowadzących do spalania naszej własnej tkanki tłuszczowej. To jest właśnie pozbywanie się nadmiernych kilogramów. Nie utrata wagi, drodzy Państwo, a utrata tkanki tłuszczowej jest elementem przedłużającym życie. Naukowcy ostatnio to dowiedli, poza wszelkimi wątpliwościami. A więc spalanie tłuszczu jest warunkiem podstawowym, chociaż nie jedynym, trwałego wyleczenia cukrzycy typu 2. O tym nie wolno zapominać. I to właśnie w tego rodzaju ćwiczeniach uruchamiane są tego typu mechanizmy. To wszystko się dzieje za sprawą mądrego pokierowania ćwiczeniami. No i teraz proszę uważać. Ćwiczenia te w swojej podstawowej formie polegają na aktywacji 5 podstawowych grup mięśniowych. To jest na początek, to jest, podkreślam, to jest podstawa. Czyli te grupy mięśniowe uruchamiane są wtedy, kiedy robimy, proszę uważać teraz, przyciąganie rękami do siebie obciążenia w pozycji siedzącej, czyli opieramy się mostkiem gdzieś na urządzeniu, na siłowni i coś w stronę mostka właśnie ciągniemy. To jest jedna grupa. Druga grupa, kiedy też w pozycji siedzącej, ale pchamy coś od nas. Trzecia grupa, kiedy podchwytem ciągnie, ja tu nie sięgam wysoko, bo to powinno być o tak wysoko, dużo wyżej. Chcę tylko wam pokazać. Podchwytem przyciągamy obciążenie do dołu. Czwarta grupa, którą ćwiczymy, polega z kolei na pchaniu obciążenia do góry, czyli w przeciwnym kierunku. No i piąta grupa mięśni, tych podstawowych grup, które ćwiczymy, to jest pchanie obciążenia, no tego wam nie pokażę tu, nogami w pozycji półleżącej. To na siłowni widzieliście to bardzo często. I oni to źle robią bardzo często, ale zaraz do tego dojdziemy. I to, drodzy Państwo, jest taki podstawowy schemat dla każdego. Dla każdego. Powyższy schemat zapewnia uruchomienie wszystkich takich najważniejszych dla organizmu mięśni. Można go oczywiście modyfikować i na przykład zrobić tak, żeby zrobić tego typu, o, czekajcie, ja zszedłem, o takie przyciąganie, prawda?
i odpuszczanie. Można coś zrobić na dolne części nóg i tak dalej, ale to jest podstawa. No i teraz tak, pokażę Państwu na przykładzie jednej z tych grup, jak takie ćwiczenia wykonywać. Otóż tak, zrobimy to na grupie mięśni, gdzie będziemy przyciągać obciążenie do siebie. O, prawda? W ten sposób. I uwaga, bardzo ważne rzeczy teraz. To rozpoczęcie przyciągania musi mieć miejsce przy lekko, czekajcie, to muszę tak się z kamerą jakoś, przy lekko zgiętych łokciach, czyli to jest pozycja wyjściowa. Nie tak, to jest źle, tylko lekko zgięte łokcia. Ramiona nie mogą być w łokciach wyprostowane. Następnie dociążenie obciążenia do klatki piersiowej, prawda, jak ciągniemy, ciągniemy, musi być zakończone na kilka centymetrów przed tym maksymalnym punktem, do której moglibyśmy to obciążenie dociągnąć, czyli takie coś, patrzcie. O! To do tego nie wolno dopuszczać. Czyli my musimy zakończyć cykl ciągnięcia, zanim jeszcze osiągniemy ten punkt, o, właśnie tak. W związku z tym przy lekko napiętych mięśniach rozpoczynamy ciągnięcie obciążenia do klatki piersiowej. I teraz uwaga, ten ruch, o tak pokażę, prawda? Ten ruch dociągania do siebie obciążenia musi trwać około 10 sekund. Za chwilę pokażę dlaczego. 10 sekund i na kilka centymetrów przed osiągnięciem maksymalnego punktu, dociągając, dochodząc z obciążeniem do klatki piersiowej, zaczynamy odpuszczać to obciążenie w kierunku punktu wyjściowego. Tutaj już ruch ten odpuszczający jest znacznie łatwiejszy, ale ten ruch odpuszczający obciążenie z powrotem ma również trwać, tak jak ja pokazałem, około 10 sekund. Wykonanie takiego ruchu, czyli stąd do mniej więcej tu i z powrotem, nazwiemy cyklem. Dobrze? I teraz tak, przed osiągnięciem punktu wyjściowego, czyli jak już zeszliśmy do, powiedzmy, do tego punktu wyjściowego, tak, rozpoczynamy drugi cykl. I teraz chodzi o co? Dlaczego tak robimy? Dlatego, że mając mięśnie ciągle tu pod napięciem, dochodząc do tego momentu i wracając z powrotem, ale tylko do tego momentu tutaj, bez wyprostowania łokci, prawda? Mamy mięśnie pod ciągłym napięciem. I cała zabawa właśnie na tym polega. Dlatego nie można dopuścić do całkiego wyprostowania ramion w łokciach, ani też do takiego, ups, to jest kluczem i sukcesem w całości, żeby utrzymać mięśnie w ciągłym napięciu. Postępując w ten sposób, mięśnie służące do przyciągania tego obciążenia klatki piersiowej będą ciągle o tak działać, prawda? I to 10 sekund jedną, 10 sekund drugą i to jest jeden cykl. I teraz tak, przy obciążaniu każdej z tych pozostałych czterech grup obciążenie należy dobrać w pewien konkretny sposób. Na początku będzie to na zasadzie prób i błędów. No ale to nic. Obciążenie musi być tak dobrane, żeby w czasie wykonywania właśnie szóstego, no siódmego, nie później na pewno niż ósmego cyklu, mięśnie przestały pracować. One muszą być tak zmęczone, że już nie wykonają żadnej pracy. I wtedy należy ten stan, kiedy już w tej chwili nie mogę dalej ciągnąć, ten stan należy utrzymać przez około 10 sekund. I wtedy dopiero powoli to obciążenie zwolnić. I teraz następna rzecz. Jeżeli tak robimy, to co my robimy z mięśniami?
na początku ciągnięcia to obciążenie powoduje, że zaczynają nam działać najpierw mięśnie wolnokurczliwe, te używane na co dzień, następnie średniokurczliwe, a na samym końcu przez ostatnie kilkadziesiąt sekund uruchamiamy mięśnie szybkokurczliwe, aż do ich całkowitego zmęczenia. To jest podstawa tych ćwiczeń, drodzy Państwo, i to jest podstawa sukcesu. Innymi słowy, w ciągu 6 do 8, najlepiej tak wycyrklować, co są, jak to mówimy, do 7 cykli, musimy doprowadzić do tak dużego zmęczenia mięśni, że żeby nas batem okładali, nie damy rady tego obciążenia dalej pociągnąć. To jest najbardziej krytyczny moment całości. Bardzo mi zależy na pełnym zrozumieniu tego zjawiska. Dlatego proszę wyobrazić sobie sytuację, gdzie ciągniecie do siebie to obciążenie, ale będzie to na przykład 6 i 7 cykl. No i teraz zaczynamy obciążenie powoli ciągnąć w kierunku klatki piersiowej i zauważamy, że wykonaliśmy zaledwie pół drogi pomiędzy tym punktem początkowym i punktem przy klatce piersiowej, gdzie powinien nastąpić powrót, i nasze mięśnie nie są w stanie już dalej niczego ciągnąć. Czyżby? Kiedy odpowiednio się psychicznie sprężymy, albo ktoś nas dopinguje, będzie obok stał i mówił, no dasz radę, dawaj, dawaj. Najczęściej okaże się, że po wyciśnięciu z siebie całej mocy psychicznej możemy zrobić jeszcze jeden, a może nawet dwa cykle. Co to oznacza? Obciążenie za małe. Obciążenie za małe, bo wtedy, jeśli to był 7 cykl, to, a dwa dodamy jeszcze, to będzie 9 cykli. Za małe obciążenie. I teraz do obciążenia dokładamy parę kilogramów więcej. Ile? No nie wiadomo. Nie wiadomo, to trzeba sprawdzić. I obciążenie ma być takie, że przy tym 6 czy 7 cyklu już żadna moc psychiczna, żadne baty już nam tu nie pozwolą na to, żeby pociągnąć to obciążenie dalej, żeby nas ogniem przypalali. Dalej pociągnąć obciążenia nie możemy. I teraz w tej pozycji wytrzymujemy 5 do 10 sekund i dopiero wtedy obciążenie powoli zwalniamy. Po wytrzymaniu 10 sekund. To będzie bardzo trudne. Oczywiście zwalnianie obciążenia jest zawsze dużo łatwiejsze niż jego dociąganie, prawda? Co to oznacza? Oznacza to, że mamy doprowadzić do całkowitego zmęczenia mięśnia. Paliwem do pracy mięśnia jest glukoza i tłuszcz. Ale postępując w ten sposób, doprowadzimy do całkowitego zużycia glukozy, jaka znajdowała się w komórkach mięśniowych. Również ta, która była zmagazynowana w komórkach w postaci glikogenu. A więc w komórkach już nic nie zostało. Ponieważ ćwiczenie jest wykonywane w stosunkowo krótkim czasie, komórki nie zdążą przestawić swojego metabolizmu na spalanie kwasów tłuszczowych. Nie dadzą rady tego. One potrzebują czasu do tego. Czyli z kwasów tłuszczowych nie są jeszcze w stanie wytworzyć energii do ciągnięcia, a glukozy już nie ma. Paliwa zabrakło, silnik się zatrzymał, samochód dalej nie jedzie. I o to tutaj chodzi. Właśnie dokładnie o to. Zdziwicie się Państwo, jak po tych kilku sekundach będziecie niesamowicie i silnie zmęczeni. To jednak nie koniec. Po wykonaniu pierwszego ćwiczenia, bo ja to pokazałem na tej pierwszej grupie, po wykonaniu pierwszego ćwiczenia, to jest wyczerpaniu glukozy z komórek mięśniowych tej pierwszej grupy, w ciągu następnych 30 sekund musimy przejść na urządzenie do ćwiczenia następnej grupy mięśni i natychmiast, no, szczególnie jak ciągnęliśmy, to dobrze jest pójść na pchanie.
i natychmiast rozpocząć ten sam rodzaj ćwiczenia. Posiedzenie sobie na ławeczce dla odpoczynku przez następne 2-3 minuty niweczy wszystko. Niemalże do zera. A więc ta zmiana musi wystąpić natychmiast. I teraz proszę popatrzeć. Załóżmy, że udaje nam się osiągnąć całkowite zmęczenie mięśni w 7 cyklu. No tak dobraliśmy sobie obciążenia. I teraz troszkę arytmetyki. Popatrzcie. 7 cykli. Każdy 20 sekund, tak? Bo do siebie i od siebie. Daje nam to 140 sekund. Ale robimy to na 5 grupach. Czyli razem daje nam to wysiłek trwający 700 sekund, czyli 12 minut. To jest efektywny czas. 12 minut trwa obciążanie naszych mięśni na siłowni. Przez ten krótki czas wykonywaliśmy ćwiczenia. 5 grup mięśni było pod ciągłym napięciem, doprowadzających ich do całkowitego zmęczenia. I teraz z przerwami na zmianę stanowiska macie 15 minut. Wracamy do szatni, bierzemy prysznic i po około 30 minutach naszego pobytu na siłowni już z niej wychodzimy. Obsługa z pewnością niesamowicie się zdziwi i powiedzą, już tak krótko? A wy odpowiecie, tak, to wystarczy. Wracamy do domu. Czy idziemy do pracy? Nie wpadamy po drodze na żadną kawkę z ciastkiem. Po przyjściu do domu spożywamy posiłek wysokobiałkowy. Najważniejsze jest to, żeby w tym posiłku nie było węglowodanów żadnych w jakiejkolwiek postaci. Może to być jajecznica na boczku, czy oleju z kokosa, z ogórkiem kiszonym, kiszoną kapustą, śledziem i tak dalej. Może to być również specjalny drink wysokobiałkowy, ale bez jakiegokolwiek węglowodanu. No znajdźcie mi taki. Najlepszym preparatem, najlepszym jest Perfect Amino. To jest preparat amerykański, który sam w sobie jest absolutnym ewenementem, ale o tym jeszcze usłyszycie, bo będzie on sprzedawany pod marką Visanto. Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę zapoznać się z tym preparatem. Stworzył go dr Dawid Minkow z Florydy. Pisane łącznie Perfect Amino. Drodzy Państwo, nie wolno nam zapominać, że każdy intensywny wysiłek fizyczny to są problemy sportowców wyczynowych. Każdy intensywny wysiłek fizyczny to stany zapalne mięśni, a co za tym idzie, to bardzo duża liczba wolnych rodników. Dlatego właśnie po takim wysiłku ja proponuję spożycie kilku gramów witaminy C. Niektóre osoby, szczególnie na samym początku, kiedy zaczynają robić te ćwiczenia, dojdą do domu i natychmiast usną. Tak będą zmęczone. Inne zaś będą jeszcze przez jakiś czas nakręcone przez długi okres czasu. Tam powstaje jeszcze testosteron, ale to jest następna historia. To są sprawy indywidualne, ale wydaje się, że najlepiej jednak wykonywać te ćwiczenia rano bez jakiegokolwiek wcześniejszego posiłku. No i jak widzicie, te ćwiczenia są wykonywane bardzo powoli, a więc bez jakichkolwiek obciążeń dynamicznych, zaraz do tego dojdę, obciążenia są bardzo duże, ale są niemalże statyczne, czyli nie niszczą stawów. I ćwiczenia takie wykonują osoby nawet 85-letnie i osoby po zawałach. Ćwiczenia te dr McGough nazwał jako High Intensity Training, w skrócie HIIT, H-I-T. Nie należy mylić tego rodzaju ćwiczeń z ćwiczeniami określanymi jako High Intensity Interval Training, czyli ja już widziałem takie wpisy tu wasze, czyli H-I-I-T. Inna planeta. W przypadku H-I-I-T zwraca się uwagę na wykonanie odpowiedniej ilości powtórzeń ruchów obciążonych mięśni. Potem następuje
odpoczynek, czyli interwał, i ponowna seria ruchów z obciążeniem. To jednak wcale nie musi doprowadzić do całkowitego zmęczenia mięśni szybko kurczliwych. Tak więc nie o to tutaj chodzi. A więc, drodzy Państwo, ja widziałem już Wasze tu wpisy. HIIT to nie jest to samo co HIIT. To nie jest to samo, bo tu nie doprowadza się do zmęczenia mięśni szybko kurczliwych. I to jest właśnie wada tego typu ćwiczeń. Fizjolodzy Capinelli i Otto dokonali analizy prac naukowych dotyczących właśnie porównania pojedynczego ćwiczenia, tak jak opisałem powyżej, z ćwiczeniami wykonywanymi w kilku seriach, czyli 10 ruchów z obciążeniem, przerwa. Następne 10 ruchów z obciążeniem, przerwa. I tak 6-10 razy takich cykli. No to właśnie najczęściej stosowane ćwiczenia. Czyli tak jak to najczęściej fanatycy fitness robią właśnie na siłowni. Tak się dzieje. Wykonana przez nich, nie przeze mnie, broń Boże, analiza wielu badań naukowych dotyczących zachowania się mięśnia w tych różnych rodzajach ćwiczeń wykazała, że czyli taka metaanaliza wykazała, że ćwiczenia wykonywane w sposób, jaki Państwu przekazałem, są znacznie bardziej efektywne niż ćwiczenia powszechnie stosowane na siłowniach. I teraz Państwu pokażę. O, proszę bardzo. To są właśnie te ich badania. Capinelli i Otto. Także jeśli ktoś chce jest z zacięciem właśnie takim, to bardzo proszę, no, zapoznajcie się z tymi badaniami. Bo cała sprawa sprowadza się do tego, że ćwiczenie mięśni od wolno do szybko kurczliwych do momentu ich całego zmęczenia jest stymulantem ich wzrostu. Właśnie o to chodzi. I to wszystko dzieje się bez zwiększenia ryzyka różnego rodzaju problemów zdrowotnych, jakie opisałem powyżej właśnie. Widzicie? Przeciwieństwem, już się tutaj włączę. O, tak, jeszcze, bo mi tu zginęły te badania. Gdzie ja te badania mam? Sekundkę. To właśnie, bo mam jeszcze parę innych do pokazania Państwu. Przeciwieństwem właśnie tych rodzajów ćwiczeń, o których Państwu teraz powiedziałem, to są ćwiczenia tak zwane cross-training. Również niezwykle powszechne i stosowane na siłowniach i tak dalej. To prawda, że wymagają one od mięśni czasami ogromnej siły, ogromnego wysiłku. To jest prawda. One dostarczają pewnego elementu zmęczenia mięśnia, ale sposób tego ćwiczenia pozostaje daleko, daleko z tyłu od ćwiczeń HIIT. No i to obarczone jest ryzykiem występowania kontuzji włącznie. Wynika to z tego, że w tym sposobie ćwiczenia, ten cross-training, dochodzi do bardzo dużej akumulacji siły w krótkim czasie, ale w sposób dynamiczny. Dlatego ja zwracałem wcześniej uwagę na to słowo dynamiczne i statyczne obciążenie stawów. Wtedy właśnie, kiedy dynamicznie zaczynamy obciążać te, czekamy tylko na to, kiedy wystąpi problem. I dlatego ja tu Państwu mówię o tym, bo przecież to jest podstawa wszystkiego, ale znowu, żebyśmy my nie narobili sobie krzywdy, to elementem koniecznym stosowania w tych ćwiczeniach jest danie mięśniom odpowiedniego odpoczynku do ich regeneracji i wzrostu. To jest konieczne. To jest konieczność dania mięśniom odpoczynku, jest jedną z najważniejszych elementów tej całej całości. Naukowcy wykazali, że w czasie odpoczynku, to jest bardzo ważne, a nie w czasie ich ćwiczenia. To jest ciekawe,
dochodzi właśnie do naprawy oraz do wzrostu włókien mięśniowych i ich siły. I tu mam odpowiednie badania. Już Państwu to pokażę. Proszę bardzo. Widzicie? Czyli idziecie spać, a mięśnie wam rosną. Tłuszcz jest spalany. O to tutaj chodzi. Bo powstają tam stany mikrozapalne, ale wybaczcie, nie będę w to wchodził wszystko, dlatego że ten okres odbudowy czy odpoczynku trwa od 5 dni nawet do 6 tygodni i tam jest masa naprawdę badań wykonanych. A więc z jakiejkolwiek strony nie popatrzylibyśmy na to zagadnienie, badania naukowe wskazują jedno. Zwiększenie częstotliwości ćwiczeń prowadzi do nikąd. O to mi chodzi. Jest zupełnie niepotrzebne. Niczego nie daje. Nie daje nic więcej niż opisane powyżej to pojedyncze właśnie takie ćwiczenie typu HIIT. I tutaj naukowcy również to pokazali. Proszę bardzo. Bo to zostało zbadane jak najbardziej. Widzicie? No i ważne jest oczywiście oddychanie, wiecie, i tutaj nie chcę w tej chwili w to wchodzić, ja tylko chcę powiedzieć, że ten rodzaj ćwiczeń, który przekazałem Państwu, jest optymalnym rodzajem wykonywanych ćwiczeń, które doprowadzają naprawdę do wielkiej, ale to wielkiej poprawy zdrowia. Kiedy zrobiłem już taki stream, przepraszam się tylko, włączę tutaj. Kiedy zrobiłem już taki stream wcześniej i to było, jeszcze chyba Facebook mi nie zamknął konta, słyszałem ciągle powtarzające się pytania, na które teraz Państwu odpowiem. Na przykład w komentarzach znajdowałem takie pytania typu takiego, które za chwilę będą zadawane i dlatego już odpowiadam. Czy jeśli ćwiczenie to będzie wykonywane przy pomocy gum, to jest to samo? Albo czy jest to samo co yoga? Albo czy mogę użyć do takiego ćwiczenia jakichś innych ciężarów? Czy mogę wykorzystać na przykład ćwiczenie pompki? Czy mogę wykorzystać te ćwiczenia, korzystając z wagi mojego własnego ciała? No, drodzy Państwo, jeszcze raz pomyślmy. Nieważne, czego użyjemy jako obciążenia. To nie ma znaczenia. To może być żona na przykład albo teściowa. Ważne jest, aby w ciągu kilkudziesięciu sekund doprowadzić do całkowitego zmęczenia mięśni. Tak? Jeśli podniesiecie teściową i będziecie robić na przykład, żonę, jeśli będziecie robić przysiady, chodzi o to, żeby nie upuścić nikogo, to jeśli waga waszej żony będzie taka, że za siódmym przysiadem już nie będziecie mogli z nią stać, żeby, nie wiem, was tam wrzątkiem oblewali, to właśnie o to chodzi. A więc można to i tak robić. My mówimy tutaj z kolei o 5 grupach, a nie tylko o mięśniach nóg. A więc chodzi o te intensywne, krótkotrwałe ćwiczenia. I teraz proszę popatrzeć. Wystarczy pół godziny. Jeden raz w tygodniu. Widzicie? Spędzony na siłowni lub gdziekolwiek indziej, czy w inny sposób, ale tak, żeby te mięśnie wymęczyć do zera. Wiele osób powie, że to jest to samo, co ćwiczenie izometryczne. Nie jest to samo. To są ćwiczenia, które polegają na maksymalnym napięciu mięśni, ale bez ich ruchu. To są ćwiczenia izometryczne, prawda? Czyli na przykład dla ilustracji podkładamy ręce pod blat, na przykład tak ciężkiego biurka, którego z pewnością nie uniesiemy, żeby nie wiem co, no i staramy się unieść i napinamy te mięśnie, ale ze względu na ciężar biurka, no nie podniesiemy go i te mięśnie są w ciągu kilkudziesięciu sekund są w napięciu i rzeczywiście tutaj możemy je doprowadzić do całkowitego zmęczenia, jeżeli będziemy to bardzo silnie robić.
Ale to jest rozwiązanie połowiczne, drodzy Państwo. Dlaczego? Dlatego, bo każdy mięsień działa w pewnym określonym zakresie. To nie jest tak, że my, mięsień nasz to jest tylko, on się porusza, prawda? To jest mięsień, inaczej nie byłby mięśniem. Nam chodzi o to, żeby włókna mięśniowe zostały uruchomione właśnie wykorzystując pełną długość mięśnia. A więc trzeba pamiętać, że pełne wykorzystanie długości ruchomości stawów rewelacyjnie zabezpiecza przed osteoporozą i doprowadza do takiej pełnej mineralizacji właśnie kości. Właśnie tak robiąc, jak ja mówię, mam tu chyba jeszcze, o, proszę bardzo. Widzicie? Tu są badania właśnie, które o tym świadczą. I teraz dalej. Właśnie, jeśli chodzi o to jeszcze o tą osteoporozę, prawda, i zwiększanie i doprowadzenie do takiego prawidłowego działania, a właściwie budowy kości, to bardzo silne są ważne obciążenia, ale statyczne, nie dynamiczne. Dynamiczne obciążanie kości, długotęstosowe bieganie również, uwaga, paradoksalnie, prowadzi do zwiększonej mineralizacji kości, bo kość jest obciążana, ale w tym samym czasie niszczy się chrząstkę stawową. No i stwierdzono również niezwykle pozytywne zmiany biologiczne w mięśniach osób ćwiczących HIIT, czyli to, co Państwu powiedziałem. Dlatego, że mięśnie z kolei to jest taka fabryka biologiczna w naszym organizmie. A tak więc, jeśli ktoś się pokusił, chciałby się pokusić o zgłębienie tych mechanizmów biologicznych w naszym organizmie, to bardzo proszę, jeśli ktoś chce. Panie nie muszą się obawiać, że wyrosną im mięśnie by tam ogromne, bo genetycznie będzie to absolutnie niemożliwe. Druga sprawa, mniej więcej po 12 czy 16 wizycie na siłowni u większości osób ćwiczących występowało jedno wspólne dla nich zjawisko. Opisowali zawsze w ten sam sposób, że mieli wrażenie, że bez żadnego problemu mogliby przewrócić samochód stojący na ulicy. Tak czuli się naładowani energetycznie. Ja na przykład, bo po szóstej wizycie na siłowni odczułem to w ten sposób, że wniesienie czterech ciężkich toreb z zakupami z samochodu na drugie piętro nastąpiło z zadziwiającą łatwością. Różnica w mojej wydolności była przeogromna. Czasami dla żartu, bez ostrzeżenia, robiłem taki eksperyment. Stojącemu koło mnie 30-kilkulatkowi proponowałem wejście na trzecie czy czwarte piętro po schodach, bez czekania na windę, rzadko kiedy używam windy, i obserwowałem stopień zadyszania. Takie to mało naukowe, ale zdziwiające było to, że mój stopień zadyszania rzadko kiedy był większy niż stopień zadyszania tego 30-kilkulatka. No tak, ale on miał 30 lat, a ja 60 parę, tak? Jaki on będzie miał w tych samych warunkach stopień zadyszania za następne 30 lat? Kiedy to on będzie miał 60? No tego nie wiem, ale sprawdzę, bo wtedy ja będę miał 90 lat. No, zaczekam na niego. W takich przypadkach nieraz sobie myślę, 60 lat to ja mam już, 64 teraz, a on? Czy biorąc pod uwagę świat, w którym żyjemy, doczeka on do swojej 60? No i właśnie młodzież jest bardzo słaba i dlatego mówiłem tutaj, że bardzo proszę, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to, żeby tu dzisiaj byli młodzi ludzie, ale gdzie tam oni będą? Polecam również tai chi. Jeśli Państwo nie wiecie, na czym polega tai chi, wpiszcie sobie do internetu tai chi. To są wspaniałe, rewelacyjne ćwiczenia. Nie tylko na mięśnie, ale i dla ducha. Nie bądźcie zwiedzeni tym, że te ćwiczenia są takie delikatne, to jest takie głaskanie powietrza.
Dla niewprawnych ludzi 10 minut takich ćwiczeń jesteście wykończeni. Ale to jest właśnie właściwa rzecz. Jeśli chodzi jeszcze o inny rodzaj ćwiczeń, polecam jednak Nordic Walking. Ale też w miarę, ale polecam. To jest bardzo ważne. Młodzież często się z tego śmieje, dlatego że młodzież myśli, że Nordic Walking, czyli z tymi kijkami, to jest ćwiczenie dla osób starszych, to jest ćwiczenie dla młodzieży. Tylko młodzież tego nie rozumie, bo nie jest poinformowana o tym. Są kluby Nordic Walking. Dlaczego to jest ważne? Bo chodzenie samo w sobie jest fizjologiczne, tak jak powiedziałem. Natomiast my możemy chodzić kilometrami i się nie ruszać tutaj. Natomiast te kijki, w przypadku zastosowania właśnie Nordic Walking, one wymuszają na nas ruch całej obręczy barkowej. A więc tu się wszystko rusza, tutaj limfa się zaczyna ruszać. Pięknie. I to jest właśnie Nordic Walking. Dlatego Państwa bardzo zachęcam do zapisania się do klubu kogoś i tak dalej. Także młodzież powinna to w zdecydowanej większości robić. Ale młodzież uważa, że trzeba chodzić na siłownię, biegać na bieżni, wykonywać ćwiczenia i tak dalej. No, jak się okazuje, wcale nie trzeba. Ja, drodzy Państwo, nie mówię tego wszystkiego, żeby kogoś wykpić i żeby się wyśmiać z kogokolwiek, ale na koniec, bo za chwilkę pokażę Wam coś, taką niespodziankę mam dla Was, dla tych cierpliwych, którzy chcą się zapoznać z tematem. Mam dla Was niesamowitą niespodziankę, którą za chwilkę Wam pokażę. Ale zanim do tego dojdę, to taka końcowa jeszcze uwaga. Drodzy Państwo, mówię to po to, żeby Państwu przekazać wiedzę. Mam nadzieję, że wiele osób, które chcą efektywnie ćwiczyć, z tą wiedzą się zapoznają. No, mam nadzieję, że ci, którzy do tej pory robili to w sposób, moim zdaniem, niewłaściwy, zmienią zdanie. No bo, prawda, tylko krowa nie zmienia zdania. I chciałbym jednak tu zwrócić się do tego, co już widziałem do niektórych osób, których wypowiedzi widziałem po pierwszym z moich streamów. Kiedyś na Facebooku czy na YouTubie ktoś napisał, że ten program ćwiczeń, który ja Państwu teraz przekazałem, to pod tym programem pojawił się taki wpis, kiedy osobiści trenerzy to oglądali, płakali. Oczywiście miał to być wpis ironiczny, ośmieszający to, co mówiłem. Myślę jednak, że właściciele siłowni i tak zwani trenerzy osobiści z tą wiedzą się zapoznają, otrą łzy i wezmą się do roboty. Dlaczego? Bo sądzę, jestem pewien, że popularyzowanie tego rodzaju ćwiczeń poprzez takie popularyzowanie, jak ja w tej chwili robię, stwarzam właścicielom siłowni i tym trenerom osobistym, przede wszystkim im, stwarzam im możliwości do niesamowitego rozwoju ich działalności gospodarczych. Wy z tego żyjecie, drodzy Państwo. Ruszcie tylko trochę głową. Popularyzacją tego rodzaju ćwiczeń otwieram Wam ogromny rynek. Dlaczego? Dlatego, że rynek na dostarczenie Waszych usług jest tylko dla kilkuset tam w waszym rejonie siłowniowych świrów. Tak? Tylko dla wielu zwykłych osób, które przyjdą na ćwiczenia do was. Ale to, o czym mówimy, to jest ogromny rynek, to jest otwarcie wam niesamowitego rynku. Trzeba ludziom pokazać, uzasadnić, co jest dla nich dobre, a następnie dostarczyć im możliwość skorzystania z waszych usług. A więc, drodzy właściciele siłowni i trenerzy, zapoznajcie się z tym wszystkim, bo to jest tylko fragment, co ja wam przekazuję. Ta wiedza jest dużo większa i pokazałem wam źródło, czy źródła. Dlatego chciałbym, żebyście zapoznali się z tą wiedzą, wszyscy, i żebyście swoim podopiecznym zaproponowali to, że mogą skorzystać z waszej wiedzy ludzie młodzi,
którzy korzystają teraz, ale widzicie, krzywdę mogą sobie robić, jak też ludzie w wieku nawet 90 lat i wyżej. Czy do was przychodzą tacy ludzie? No nie. A więc wasz rynek w tej chwili jest rynkiem ograniczonym. A to, co ja mówię, pozwala nam, pozwala wam ten rynek rozszerzyć nie tylko na kilkaset tysięcy młodych ludzi, ale setki tysięcy ludzi, którzy przyjdą do was, żebyście im pokazali, jak utrzymać swoje zdrowie, jak o nie zadbać właśnie w ten sposób, o którym mówię. I teraz, drodzy państwo, na koniec mam dla was taką fajną niespodzianeczkę. Otóż tak, puszczę wam film za chwilkę. Uzbrójcie się w cierpliwość. Film ten będzie trwał niecałe 2 minuty. A więc jeszcze mamy chwilkę czasu. O co mi chodzi? Pokażę wam film, na którym występuje Vee Ferguson, czarnoskóry, który przyszedł do doktora McGuffa po prostu jednego dnia z ulicy. Po prostu. Ale intensywnie ćwiczył, a wy przecież ćwiczycie latami, drodzy moi. Zaraz wam pokażę, co można osiągnąć poprzez pewną dyscyplinę, ćwicząc bardzo krótko. Tak jak mówiłem do tej pory. Dlaczego mówię uzbrójcie się w cierpliwość? Dlatego, że ten filmik... Muszę wam to teraz powiedzieć, na co macie zwrócić uwagę. Otóż będziecie widzieli tam tego Vee Fergusona. On będzie się podciągał na drążku, ale to podciąganie będzie trwało 60 sekund. A potem, kiedy się już podciągnie, będzie wracał z powrotem, że tak powiem, na dół przez następne 60 sekund. Wielu ludzi mówi, że od obejrzenia tego filmiku już zasłabli niemalże, już są zmęczeni. Dla takiego lepszego oglądania proszę zwrócić uwagę na czubek jego głowy i zobaczycie, tam nad czubkiem jego głowy zobaczycie stalową belkę. To pozwoli wam śledzić ten bardzo, bardzo powolny ruch, żebyście mieli punkt odniesienia. Tym punktem odniesienia jest belka, jednym stałym, a ruszającym punktem jest czubek głowy V. I uważajcie teraz. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Proszę. Ja chyba... Czekajcie, bo jeszcze włączę wam tutaj dźwięk. Dlaczego? Aha, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Słuchajcie. Zwróćcie uwagę na ten moment, kiedy V już osiągnie, dojdzie do największej, pociągnie się, będzie potem wracał, czyli opuszczał swoje ciało w dół, a jego trener osobisty właśnie będzie mówił mu, hej, za szybko się opuszczasz, za szybko się opuszczasz, zwolnij trochę, dobra? To wam pomoże ten mój komentarz obserwowania tego. A proszę bardzo, już wam to puszczam i włączę dźwięk chyba. Czekajcie, zrobię to z restartem jeszcze. O. Widzicie? On się teraz tu przygotowuje. Proszę bardzo, popatrzcie. Zwróćcie uwagę, czubek jego głowy i ta najbliższa poprzeczka. Widzicie, jak powolutku, powolutku dochodzi do tego? You're right at halfway and you're right at 30 seconds. Coś, co on osiągnął po 3 latach. Gdzie jest czubek głowy? Dochodzi już do tej belki poprzecznej. Ten seconds to get your chin over the bar. 55. Chin's over the bar. 1 minute. Hold it. Now come down.
I zaczyna się powrót. I słuchajcie jego trenera osobistego teraz. Try to get 60 seconds coming down. You're at 10. You need to slow down, slow down, slow down. Don't let go. Slow down. Slow down. 20 seconds. Slow it down, slow it down. Whatever you do, don't drop. Ride this all the way to the bottom. 130. 135. You're still there. Stay with it. 140. Don't let go yet. 145. Okay, you're there. You need 150. No. Jak wam się to podobało, drodzy państwo? Widzicie, co można osiągnąć przez tego rodzaju ćwiczenia, o których mówiłem. Tak jak powiedziałem, on to robił 3 lata. Te ćwiczenia wykonują, tak jak dr McGough mówi, przychodzą do niego ludzie po 80. Dlatego bardzo mi zależało na tym, żeby dzisiaj tutaj z nami były osoby, krótko mówiąc, po 50, ale również osoby młode. Drodzy państwo, na tym zakończymy sobie dzisiejsze to nasze spotkanie. Wydaje mi się, że zrozumieliście koncept tego wszystkiego. Jeżeli będziecie mieli problemy jakiekolwiek, to błagam was, nie będę odpowiadał, tylko wy piszcie do autorów tych publikacji, które przekazałem wam. Nie piszcie do mnie, nie kłóćcie się ze mną, nie oblewajcie mnie tamtym czy tamtym, nie przekonujcie mnie do niczego, bo tak jak powiedziałem na początku, nie jestem po to, żeby kogokolwiek do czegoś zmuszać, przekonywać i tak dalej. Macie problem? Piszcie do autora tych ćwiczeń, on odpowiada, pokażcie, że jesteście mądrzejsi niż on po 30 latach doświadczenia. Macie te wszystkie publikacje, które wam zaproponowałem do obejrzenia, przeczytania, przeanalizowania. Popatrzcie, macie problem, piszcie do autorów tych publikacji. Ja jestem tylko zwykłym listonoszem, przyniosłem wam dobrą nowinę. I na tym, drodzy państwo, bardzo wam dziękuję, będę kończył. Tak jak powiedziałem zawsze i mówię, na koniec, czyńmy dobro, przekazując te informacje. Przecież zobaczcie, jak fenomenalnie mogą korzystać z tego osoby chore na cukrzycę. Widzieliście, jak ja wam pokazałem, że to jest rewelacyjne zapobieganie cukrzycy. Na przykład, rewelacyjne zapobieganie otyłości. Widzicie, jak można pięknie, elegancko, w bezpieczny sposób spalić nadmiarowe kilogramy. Nie trzeba się siłować z niczym, z żadnym żelastwem, nie trzeba biegać kilometrami codziennie. Ja już ile widziałem tych wpisów, tutaj masę wpisów, gdzie już ludzie mówią, zniszczyłem kolana, zniszczyłem biodra, mam wymienione już i tak dalej, bo to są właśnie tego typu elementy. Chciałem wam wskazać również na to, że ćwiczenia, które są do tej pory wykonywane, jakie są szkodliwe. Jeszcze raz powtarzam, błagam was, nie róbcie wpisów krytycznych. Piszcie do autorów tych badań. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że to nam dzisiaj wystarczy. Wskazałem kierunek. Reszta już, drodzy państwo, należy do was. Czynieniem dobra będzie przekazywanie tego dalej. A więc nie klikajcie I like it, I like it, I like it. Ja bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie lajki, ale waszą potęgą jest przekazywanie dalej. Dziękuję państwu uprzejmie. Do widzenia, do następnego tematu, który sobie kiedyś omówimy. Dobranoc.